Dobry wieczór. Mamy 21 października 2024. Musiałam przerwać nagranie, więc yy, trochę się uśmiecham, bo, bo tak jak wiecie, nie lubię kotmi, kotmi, plamkami. Po prostu tutaj miauczała i jak przerwałam, tak już yy, no nie wrócę do tego, co mówiłam. W każdym bądź razie chodzi o to, co nie zrozumieliście panowie oficerowie dyżurni. Dyżurni, bo po tym porannym nagraniu, które tak jak tłumaczyłam, to było stare nagranie z 16 listopada 2023. To było po tym, jak policjantka wywlokła mnie tutaj z domu, jak nasłali komornika, jak tutaj po prostu spreparowali sobie te wszystkie dokumenty. Dokumenty, i w tym wszystkim oczywiście jest dekret, dekret podpisany, niepodpisany, napisany przez Tadeusza Ciockiego. Tak jak powiedziałam, nic nie wykazaliście przez 10 lat, nie zrobiliście nic, nic poza tym, że co niedzielę włączacie Teamsy, nie włączacie. I tam nawijacie przez ileś godzin ten makaron na uszy. Nic poza tym, zabierając ludziom czas, bo ludzie są ciekawi, co się dzieje po prostu, i, i wchodzą i słuchają. Tak jak ja to zrobiłam wcześniej. Też sam Krzysztof Chudek zaprosił mnie na te Teamsy. Na te Teamsy. Przepraszam, nie chcę mi się przebierać, bo cały dzień po tych grzybach biegam i nie chcę mi się stroić i przebierać. Albo będziecie słuchać, albo nie. To tam nie interesuje mnie to w ogóle, już co tam, co tam będę się przebierać, czy się nie będę przebierać. Chcę powiedzieć to, co jest w mojej głowie. Czego, czego wy po prostu nie rozumiecie. No, dla mnie to jest proste. Mówiliście o współpracy, zaprosiliście mnie na te teamsy. Krzysztof w zasadzie zaprosił mnie na te teamsy. Ja tu opowiadałam o tym, że sołtysi są jedyną legalną władzą wybraną w Polsce. No i tak do czasu, do czasu pozwoliliście, żeby to jakoś tam... Jakoś to działało, ale tutaj jak już zaczynało po prostu wymykać wam się spod kontroli, no to znaleźliście sposób, żeby mnie upierdzielić. Mówicie tutaj o prawie, o jakim prawie mówicie. O jakim prawie mówicie. Czyli ojca swego i matkę swoją. To możemy tak jak mówię, to już jest szacunek, czy tam chcecie szanować, czy nie szanować, to już pomijam to. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest proste. To jest prawo, prawo które obowiązuje wszystkich. Na chwilę obecną nie przestrzegacie żadnego punktu. Żadnego punktu, złamaliście całe, całe. To jest prawo karne. Złamaliście to prawo karne. Tu nie ma nic do układania, nie ma nic do zmieniania. Policja, policja po prostu, ona i tak nie działa. Ja wzywałam policję kiedyś. Nieraz, nieraz, bo, bo była taka sytuacja, że dzieci były małe i to, to dziewczynki chciały wzywać. Nie pozwoliłam, żeby ktoś, ktoś dzwonił. Nie pozwoliłam, żeby one, tylko ja wzywałam policję. Policja nie zrobiła nic. Odrzucę ten telefon. Nie zrobiła nic w tej sprawie. Mój pierwszy mąż, jak pił, tak pił dalej. Dopóki nie zrobiłam porządku, że po prostu yy, wystąpiłam o rozwód. I po rozwodzie dopiero zaczęłam zmiany i wtedy dopiero moje życie zaczęło się zmieniać prezydenta dopiero możemy wybrać wtedy jak po prostu uporządkujecie, uporządkujecie wszystkie tutaj te sprawy które na chwilę obecną, na chwilę obecną są nieuporządkowane chodzi o wszystkie nadużycia władzy i doskonale o tym wiecie Doskonale nie działają żadne służby, no bo im się na to pozwala, żeby nie działały. I kradną wszyscy po kolei, bo się im na to pozwala, żeby kradli, bo oni doskonale wiedzą, że nikt ich nie rozliczy z tego. I najpierw te służby, które są, mają rozliczyć wszystkich od dołu do góry, bo na dole w każdym urzędzie zrobiono przetargi i sprzedawano mienie należące do Polaków do całego narodu polskiego garstka ludzi wysprzedała tak jak w Sierakowie robili uchwały i na tej uchwale robili przetargi teraz będzie znowu w międzychodzie robił starosta napysk i czego wy nie rozumiecie i co myślicie że jak przyjdzie nowy prezydent to on coś zrobi czy weźmie znowu 25 tysięcy do kieszeni i będzie jeździł od miasta do miasta jak marionetka i się tylko pokazywał, i wszyscy brawo, brawo, bo przyjechał pan prezydent. I tak jak Emil mnie zapytał, czy ja sama się kandydowałam tam na, na Sołtysa: Nie, nie, to ludzie chcieli. Ludzie chcieli zmiany, i ja po prostu powiedziałam: No to dobra, no to jak chcecie zmiany, to ja mogę być, ja też chcę coś zmienić i mogę być tym kandydatem. Ale ja się nie pchałam, na siłę się tam nie pchałam. I zresztą część, część tych ludzi, która wiedziała, że nastąpią te zmiany, oni właśnie byli przeciwko mnie. I dlatego to ostatnie zebrania, ta garstka leśniczych, która została oddana do sądu, a tutaj sąd pozamiatał tą sprawę pod dywan, bo tak się właśnie dzieje, ta garstka ludzi mnie odwołała. Nie wiem, co teraz się dzieje, bo ja nie jeżdżę na te zebrania. Bo nie mam zamiaru się denerwować. Nie mam zamiaru znowu przeżywać tego samego, co przeżyłam wtedy we wrześniu. Jak przyszedł pan Andrzej Janiak i mówił, że ja brałam pieniądze od Nadleśnictwa, a ja nawet nie pracowałam w Nadleśnictwie, bo to pierwszy mąż miał zakład usług leśnych i ja mam ciągle udowadniać, że nie mam garba na plecach? Mówicie tutaj o tych pismach elektronicznych. To jest wszystko nielegalne. Nie może ktoś podpisywać sobie elektronicznym podpisem, bo tam nic nie widać. To są nielegalne pisma. I tak samo sąd tylko z pocztą już działa. I nie przysyła, bo on sobie tak zrobił. A co mnie interesuje, co sobie sąd zrobił? Skoro ten sąd udowadniacie, że jest nielegalny. I nie bierz tych pism, nie bierz tych pism. I cały czas to chudek powtarza: nie bierzcie żadnych pism. Po co wy to bierzecie? Po co wy z nimi rozmawiacie? I przychodzi dwóch czy trzech policjantów, proszę. Z nami, bo jest pani zatrzymana. Bo oni mogą sobie, bo oni wichajsterkiem sobie podpisali te wszystkie pisma. I dzisiaj to samo powiedziałam Emilowi: Już szykujecie kolejne pisma, żeby mnie zatrzymać? Bo nie wiecie o co chodzi? Bo przekazali sprawę do komornika, bo oni myślą, że ja mam miliony na koncie. A Santander podpisując z nimi, żeby otworzyć sobie konto, podpisując, pani kazała mi parawką podpisywać dokumenty. To jaki to jest wiarygodny bank? I bank ma umowę podpisaną z komornikiem, że on w każdej chwili może mi zabrać pieniądze. To to jest legalne czy nielegalne? Ja was się pytam. Jeśli przyjdzie do mnie 3 miliony Polaków. Bo na chwilę obecną to nawet na tym YouTube jest szwindel, bo mam 200 na przykład oglądalności, czy tam 20 ludzi tylko obejrzało nagranie, i tak pokazuje. A mam 3000 6, teraz się zamutałam, no nieważne. 3000,06 subskrybentów. To jak to się ma? Jak to się, pyta, ma do tego wszystkiego? Jak to się ma do 37 milionów ludzi w Polsce? I wy tak samo macie oglądalność na tych swoich kanałach. To jakimi wy chcecie być prezydentami? Pan Tytko, Krzysztof Tytko nie chce ze mną rozmawiać, za to zbiera podpisy, bo on pójdzie do sądu walczyć o złoża polskie. Złoża polskie należą do narodu polskiego. I macie to zrobić, zanim wejdzie nowy prezydent. Złapać Andrzeja Dudę i po prostu go przesłuchiwać, gdzie są pieniądze z, ze sprzedanej ropy i gazu. Złapać Tuska i go przesłuchiwać od 2017 roku, jak otworzył rafinerię w Lubiatowie, gdzie są te pieniądze. To są nagrania, to są dowody przestępstw, które oni popełniają tutaj w, na terenie naturalnego mocarstwa polskiego. I tu nie ma żadnych żadnych do, do debatowania i do, do rozgłaszania i do mówienia, a czy ty się sama nominowałaś, no bo on jest kandydatem. Powtarzam Wam, to ludzie mają zaufać komuś i najpierw ten człowiek ma być tutaj znany w całej Polsce. A nie będzie znany, jak mamy telewizję Republika, tam pod czy tam coś i każdy ciągnie w swoją stronę, bo to wszystko są zadaniowcy. Jest antysystem, a antysystem później idzie do koryta. I taką chcecie mieć Polskę? Tak z władzami chcecie się cały czas układać? To co to za Polska? Ja się z nikim nie będę układać. Jak mnie zamkniecie, to mnie zamkniecie. Mnie to w ogóle nie rusza. Ja jestem po prostu tutaj, nie mam sobie nic do zarzucenia. Zabrali moje pieniądze, zabrali po prostu dietę Sołtysa, bo ja protestowałam od samego początku. I to są fakty. Ukrywy, ukrywają, zniszczyli prawdopodobnie te pisma. Nie ma żadnej kontroli. Żaden nik, nic nikt nie kontroluje. Żadnej gminy, żadnego prezydenta, żadnego burmistrza, żadnego wójta. Nikt nikogo nie kontroluje i to są fakty. I dopóki tego nie uporządkujecie, to żadne wybory nie mają sensu, i żaden burm, żaden prezydent nie będzie tutaj legalny, tylko podstawicie kolejną marionetkę. Wszystkiego dobrego życzę, spokojnej nocy. Jeśli czegoś nie wiecie, nie rozumiecie, to naprawdę nie wiem, jak to, jak to wam wytłumaczyć. Bo ja nie potrafię już dalej tłumaczyć. To jest prawo karne dziesięć przykazań, dekalog to nie ma nic związane z czy ja wierzę, czy ja nie wierzę a ty hutek mieszasz w głowie i tak samo Rafał bo nie ma wiary nie ma, nie ma y, k, przestępstwa nie ma kary nie ma winy się obudźcie, bo takie pierdoły dostarczacie ludziom, że to się w głowie nie mieści wszystkiego dobrego życzę i, i, i z, Spokoju na noc, ja za chwileczkę się uspokoję, ale, ale musiałam to z siebie wyrzucić, bo niestety tak mam. Bo to jest, to jest dręczenie. Ciągle nie wiecie, o czym ja mówię, o tym, żeby nie łamać prawa. A wy je łamiecie nagminnie każdego dnia. Każdy polityk macza palce i łamie to prawo polskie. I dobrze o tym świadomie wszyscy, wszyscy świadomie o tym wiecie. Macie świadomość tego wszystkiego. Ja nieraz się zapętle w tym, co mówię, nieraz się zapętle, bo, bo tak, taki jestem człowiek. Taki jestem człowiek. Nie znoszę złodziei, nie znoszę pijaków i nie, zło, nie znoszę krętaczy. U mnie musi być prosto, konkretnie powiedziane i koniec. I biznes jest biznes. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy.